Znowu zaczynamy na tej stacji i z drugim poziomem poszukiwania, więc policja, która tu jedzie od prawej strony, najprawdopodobniej zaraz zacznie nas gonić. My z tego też względu uciekamy od razu. No i witam w kolejnym odcinku z Need for Speed Unbound, w którym oczywiście przechodzimy dalej fabułę w tej grze. Dziwne, że ten billboard nie jest rozbity, bo rozbijaliśmy go w trakcie wyścigów, ale najprawdopodobniej to się nie do końca zalicza i został nam tylko jeden. Z tego co wiem, rozmawiając wcześniej z Oskim, to w momencie, w którym wykonujemy sobie odpowiednie aktywności na mapie, strasznie dużo kasy się zdobywa, naprawdę. Na mapie, rozbijając billboardy i tak dalej, zdobywa się multum kasy. Na przykład, tu sobie skoczymy coś i zobaczymy, ile za taki skoczek pieniędzy będzie. Jedna gwiazdka, no to nie jest jakoś dużo pieniędzy, ale robiąc to pewnie na wyższej gwiazdki, to się jej zdobywa więcej kasy. Więc my w tym momencie, moją propozycją jest zrobienie sobie jednego billboardu, a potem jednego wyścigu tej nocy, no i dalej sobie przejdziemy. Także teraz zaraz spotkamy się już przy jakimś billboardzie, bo no, po prostu chcę go zrobić. No i zrobię billboardzik i lecimy dalej. Jadąc do billboardu, chciałbym z wami o czymś porozmawiać. Mianowicie jest to ważna dla mnie rzecz, ponieważ ta seria no, trwa już jakiś czas i robiłem ją daily. Tylko że to daily bardzo mnie zmęczyło. Dlaczego mnie zmęczyło? Dlatego, że na taki jeden odcinek dziennie poświęcałem od 3 do nawet wydaje mi się 4 godzin swojego czasu. Pomyślelibyście, no tak, ale no dlaczego? Dlatego, że odcinek nagrywa się powiedzmy 1,5 godziny, ja z tego robię godzinę. Okej. Oprócz tego muszę to zmontować, no i taki odcinek renderuje się też w odpowiedniej jakości, koło godzinki. Ja w tym czasie wiele nie mogę zrobić, no bo tak naprawdę nie mogę się zająć niczym konkretnym w domu. Wyznaczę sobie trasę do zawodów, poczekajcie, bo tu są takie jedne jakieś za bardzo dużą kasę. O, tu są A plus za 32 koła. Oryginał. A, i to jest konfrontacja, więc tam jedziemy. Za bardzo dużą kasę, no i w każdym razie ja sobie ten filmik renderuję. No ten filmik się renderuje, ja mogę sobie coś tam zrobić, nie wiem, zjeść. Tak naprawdę, no to mam jeszcze oprócz tego studia, mam pisanie licencjatu, mam prace zaliczeniowe na studiach, które no po prostu trzeba robić, tak? No i w tym momencie nie mogę sobie pozwolić, żeby ich nie robić, nie mogę sobie z nich zrezygnować. Oprócz tego, że mam te rzeczy, no to potem muszę filmik jeszcze odpowiednio opisać, muszę poprosić Celtinsa o miniaturkę jeszcze, że sam nie robię tych miniaturek, to jest zbawienie. Oprócz tego, że ich sam nie robię, no to mimo wszystko powinienem również opisać film i dodać reklamy. No bo nie dam reklam, no to YouTube też nie jest skłonny bardzo ten film dalej pokazywać, tak? YouTube lubi, kiedy reklamki są. Tutaj myślałem, że stacja jest nie wzięta. No i oprócz tego ogólnie trzeba potem jeszcze wrzucić na fanpage i tak dalej. Trzeba wrzucić film o konkretnej godzinie. No i zabiera mi mnóstwo czasu dziennie. Mógłbym nagrywać po 2 i tak dalej, ale i tak montowałbym kolejny. Montaż samego filmu zajmuje mi powiedzmy 30 minut, jeśli sobie nie przeglądam wszystkiego, ale no wiecie, no nie chcę, żeby to było monotonne, żebym ja gdzieś stał, nie wiem, rozmyślał, żebym jakieś głupie wątki pokazywał. To ma oczywiście was przyciągnąć. No i mój pomysł jest zgoła inny. Mamy tutaj taki dosyć mocny zawody, jest to Zmierzcie się i będziemy z Justynką. No dobra, no to just a. Ścigamy się teraz. Te zawody nie będą jakoś strasznie nas tutaj angażowały. Ja wam powiem dalej, o co mi chodzi. Myślę w każdym razie o tym, że najbardziej rozsądne byłoby robić to, co robię w tym momencie na live'ie. To znaczy, cały tydzień, bo ja, ogólnie ja nie chciałem nagrywać na kanale moim więcej gameplayów. Przed Unboundem w ogóle nie miałem pomysłu, żeby nagrywać gameplaye. Moim pomysłem było, o wiele ładniej przyjechała ten zakręt, żeby nagrywać na kanał jakieś takie filmy tematyczne. Filmy, które są no nawet luźnymi tuningami, tak? To też jest gameplay, ale mój specyficzny, mój wyjątkowy gatunek, tak powiem. Może nie tyle, że gatunek, co mój wyjątkowy typ nagrywania. A poza tym, no to chciałem skupić się na tym, żeby takie przechodzenie gierek było na live'ie. Natomiast, no, kiedy gdyby był ten live? Live byłby w tygodniu, live byłby któregoś dnia o godzinie załóżmy 18, coś w tym stylu, 8... O kuźwa! Jak jest deszcz, to trzeba uważać bardzo. W każdym razie, no live byłyby około godziny właśnie takich wieczornych, czyli 17-18 myślę. No i taki live pochłonąłby nam 3-4 godziny. Musiałbym oczywiście raz na jakiś czas wstać i tak dalej, no ale to też jest do zrobienia. No i dlaczego ja bym coś takiego chciał? Dlatego, że tydzień byśmy sobie przechodzili na live'ie, a resztę oczywiście, która jest do zrobienia, czyli kwalifikacje tygodniowe, robilibyśmy sobie na odcinku, tak? Wraz z podsumowaniem tygodnia. Byłoby to bardziej angażujące, na pewno byłoby to bardziej interesujące i też więcej osób by zostało przez dłuższą część filmu, więc YouTube nie ucinałby mi zasięgów. Bo dlaczego moja seria ma ucinane zasięgi? Nie dlatego, że wy jej nie oglądacie. Wy ją oglądacie, oczywiście.
Tylko z tych osób, co sobie wejdą na film, to do końca przez te 50 minut, powiedzmy, zostanie tych moich najwierniejszych widzów 200, powiedzmy, no niech to będzie nawet i mniej na pewno, bo do końca to ogląda tam ileś procent. No i YouTube mówi tak, aha, no po pierwsze, to na ten film wchodzi mniej osób niż wcześniej, no bo wiecie, z serii to jednak zostają najbardziej zaangażowane osoby. Na ten film wchodzi mniej osób. Ten film jest oglądany krócej, no to sorry i memory, ale no nie będzie promowany, no bo nie będziemy go pokazywać ludziom oraz nie będzie on docierał do nowych osób. No i przez to też ja sam sobie obcinam zasięgi. Do następnych filmów, które chciałbym, żebyście zobaczyli, zasięgi są również ucinane już od samego początku. No i z tego też względu po prostu ciężej jest, żeby no was tutaj przyciągnąć, żebyście to oglądali, bo nawet niektóre, no nawet osobom, które oglądają mój kanał od lat, każdy film, nie przychodzą powiadomienia i się moje filmy nie pokazują. Wchodzimy na czwarty poziom obławy i na nim już myślę sobie uciekniemy, no chyba, że będzie jakiś bez ryzyka wyścig, ale raczej chyba sobie już wjedziemy do kryjówki. Zaraz zobaczymy. Także potrzebuję, aha, tu jest wyścig za wysoką kasę, ale wzrost obławy o 2, także będziemy od razu uciekać na piątce. Moglibyśmy, oczywiście, żebyśmy mogli. Ale po co, jak tu ani żadnego auta nie ma do zdobycia, ani nic. Takie duperelki, kasy mamy no 36 koła, nie jakoś strasznie dużo, ale no spokojnie, my tam na razie damy radę. Także w tym momencie kierujemy się do kryjówki, no i dokończę swoją myśl. Chociaż zawody te są kuszące, bo no podjechałbym sobie, ale na razie zrezygnuję. No i tak finalnie taki mój pomysł był, dlatego że no okej, mógłbym nagrywać, ale przede wszystkim wygodniej i lepiej dla mnie byłoby to robić co drugi dzień, żeby był odcinek, bo mógłbym sobie na spokojnie to ogarniać. I też jest taka opcja, natomiast no chyba jednak fajniej byłoby robić to na streamie. Angażowałbym was bardziej, bylibyście bardziej, mielibyście wpływ na moją rozgrywkę, moglibyście na przykład wybierać mi samochód, który na przykład następny kupię, w trakcie, no live'a, tak? Moglibyście wpływać na to, czy będę grał w singlu, czy w multiku, moglibyśmy czasami zagrać sobie razem, no na pewno te live'y byłyby lepsze, tylko że no w tygodniu też live'y oczywiście miałoby najprawdopodobniej mniej osób, tak? Także coś za coś. Wchodzimy do kryjówy, kończymy sobie kolejny dzień i to była bodajże środa, z tego co pamiętam. Środa, dzień, nie powiem czego, obława schodzi, no i ciekawe, czy jakiś dialogek nas czeka, czy coś w tym stylu, no wypadałoby nowe autko jakieś tutaj, chociaż drifting w tej grze jest, no, taki sobie. Guma do rzucia, dobrze, że nie guma do życia. Jest więcej bakterii niż na desce klozetowej? Nie masz nic innego do roboty? Mam dużo pracy. Szerzenie tutaj tego typu wiedzy to służba publiczna. Powinieneś kupić nawilżane chusteczki. O, tego to nie wiedziałem, akurat nawet ja. Spędź 30 sekund na 8 miejscu. Za 500 to mi się nie opłaca. Ucieknij przed glinami, nie korzystając ze stacji. A, to takie całkiem spoko. Dobra, co my tu mamy? Bo tu rozumiem, że taki czwartek to jest taki dzień, taki... Tu 3 koła. Tutaj... Dupa. Tej covery za 500. Tutaj, no w sumie takie zawody w drifcie, nie mamy czym jechać. No i tu mamy dużą kasę, nie? A plus, król zakrętów, to my lubimy te zawody. Drift, wyścig uliczny, 6 koła. To co, pojedziemy to? Pojedziemy sobie tego jednego króla zakrętów. Tak po prostu go zrobimy. No i tyle, no i nawet nie ma co, idziemy tam zaraz, cięcie robimy i idziemy do wyścigu. Hej, mam trochę więcej informacji o Aleku. To nie jest zbyt miły facet. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Ale najpierw zaskakujący zwrot akcji. Okazuje się, że on się kiedyś ścigał. Był naprawdę dobry, wygrał parę wyścigów jako Lil A. Jas nic o tym nie mówiła. A jak myślisz? Ale Lil A zrezygnował, po przysiągu, że już nigdy nie będzie się ścigał. Dziś mija 10 lat. Chwila. 10 lat? To ile on ma? To nie wszystko. W jednym ważnym wyścigu mierzył się z mistrzem Lakeshore. Zaryzykował i wszystko stracił. Więcej już nie startował. Zgadnij, kto był tym mistrzem. Zgaduj. Rydell! Że co? Serio? To fajne. Nie, wyobrażasz to sobie? Ale kto tak naprawdę arcywróg Rydella? Cały czas siedzi w swojej norze i knuje. Tess! Rany. To tylko były podrzędny kierowca wyścigowy, który nigdy się nie przebił, a teraz robi jakieś ciemne interesy. Lil, ej, ale łatwo cię wkręcić. Nara! LOL!
Ja też w to uwierzyłem, to fajnie brzmiało, ej, to był fajny plot, że tak powiem, to był. Zawody, król zakrętów, ale mi się ślizga, Harlow, no tak, ona ma tę korwetkę, no dobra, no to pokonamy, no musimy, chociaż ona od początku nam tam trochę nam tam bruździ, że tak powiem. Nie wiem, jakoś fajnie by to było na live pokazywać, pierwszy raz to jedziemy chyba. Bo Król Zakrętów to nie jest nazwa wyścigu, tylko Król Zakrętów to jest nazwa typu typu zawodów, nie? To nie jest nazwa jakby konkretnego wyścigu, tylko typu zawodów, w których bierzemy udział. Więc jedno... Czemu się tak ślizga? Tak jeszcze nie było wcześniej, przynajmniej tak kojarzę, że to auto się lepiej trzymało, a nie zmienialiśmy mu żadnych części. Ty skręcaj, kurde, no co jest? Ej, nie rozumiem, naprawdę, coś się zepsuło w tym samochodzie, tylko od momentu, w którym ostatnim razem... Czy ona powiedziała hej tutaj? Od momentu, w którym ostatnim razem zmieniliśmy na jakby te driftowe sterowanie i teraz albo po prostu taka powierzchnia, znaczy nawierzchnia jest dla nas niekorzystna, no bo raczej kojarzycie, jak ten samochód super skręcał i tak dalej i... To nie było to na pewno. Nie wiem, dziwne, ale to może czułość sterowania, ale ja ją zmniejszyłem, chociaż nie wiem, może powinienem wziąć na środek. A może to rzeczywiście nawierzchnia, zobaczcie. No teraz się trzyma świetnie. Kurczę, no aż tak to, no to widzicie, to dużo, dużo mówi nam o jeździe w tej grze. Natomiast, no czy to znaczy, że mam zły setup na ten samochód? No mam opony wyścigowe, a nie drogowe. Także może drogowe byłyby lepsze jednak, nie? Pod niektórymi względami na pewno. Ale też widzicie, że jak odpowiednio na odpowiednią część drogi, że tak powiem, się tu przedostałem, no to już przeciwnicy, że tak powiem, nie mają do mnie za dużo podjazdu. Teraz oczywiście przyczepnię i jeszcze sobie cyk. Troszeczkę tutaj nitra się przyda po drodze. Bardzo lubię dźwięk Exige'a, ale wypadałoby chyba nowe auto i wiecie co chciałem zrobić w ogóle? Taki pomysł miałem. Taki pomysł miałem, żeby kupić, uwaga, tego się nie spodziewacie, bo każdy w tym jakby, w tym etapie kariery kupuje już jakiś taki bardzo mocny samochód, nie? A ja bym chciał kupić Eclipse'a teraz. No nie wiem, może to zrobię. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Dobra, kasa zdobyta, obława 1,5 i chyba z tego dnia sobie rezygnujemy. No pewnie będzie jakiś, chyba że jakiś dostaniemy, wiecie, autko do ukradnięcia czy coś tam, nie? Nic? A jak nagrywałem, kurczę, o tym, o wyłączeniu efektów, to zaraz, za chwilę się pojawiły dwa samochody do ukradnięcia, także... No... Ja w ogóle jakoś dużo ręcznego ostatnio używam, mimo że myślę, że nie powinienem, w sensie nie widzę takiej potrzeby normalnie. Dużo policji też się, ale to wiadomo, że dużo policji się kręci, bo taki jest unbanned. Ciekawe, czy po przejechaniu kariery też taki jest. Tutaj będziemy mieli chyba rekordzik teraz, tak, życiówkę mamy. No i co, do jakiejś kryjówy trzeba jechać, tylko nawet nie wiem, gdzie ona jest. Kryjówa, motorówa, a tutaj sobie podskoczymy, dobra. No i dobra, pyk. Ale fajny wjazd, dobra, jest do garażu. Szybko, trzeba szybko przejść, trzeba szybko tę gierkę tutaj raz, dwa, trzy kończyć, bo tu nie ma czasu, już każdy przeszedł, a ja coś tam zamulam, nie? Zamulam pipę, także nie mogę tak robić, nie powinno tak się robić. O, w ogóle zobaczcie, jak fajnie by Exige siedział na pneumatyce. Zarąbiście, mega spasik by był. No, ale nie będzie miał pneumatyki. W ogóle szkoda, że tak nie może siedzieć bez pneumatyki, bo to już naprawdę by wyglądał cudnie. Dobrze, więc co robimy w tym momencie? Chciałbym jeszcze sprawdzić tylko, czy w osiągach, w częściach mamy coś, co mógłbym dołożyć, żeby to auto było jeszcze lepsze. To znaczy na przykład nitro mógłbym sobie polepszyć, bo... Aha, S. Nie mogę sobie polepszyć nitra, wiecie co? No wiecie co? Masakra. Turbo Burbo, ósme smakę to na pewno nie chcemy. Gdzieś tam... Nie bierzemy do Eski tego auta, bo nie, ale chyba, że już będą wyścigi z Eski tutaj jakieś, ale raczej nie sądzę. Fura do zdobycia w klasie B, trzeba mieć jakąś furkę? Tak, nie, w A+ i zdobywamy furkę z klasy B. O, świetnie. Proszę bardzo, duża kasa. Tu jest fura do zdobycia. Aston Martin, no to... Wyścig ulicz...
Wreszcie zdobędę furę, a nie w jakimś takeoverze. Aston Martin będzie i ja, a to 64 rok. No to tak nie bardzo, ale w sumie, czekajcie, tu się o półtora, aha, dobra, czyli jeśli tutaj wejdziemy, a tak zdobędziemy furę, to i tak w sumie możemy tu stracić kasę, jakbyśmy bardzo chcieli. A oprócz tego jest coś ciekawego na mapie, nie ma, czyli idziemy oczywiście tutaj i idziemy zdobyć furkę. A plus widzę nam tutaj, że tak powiem, dominuje te zawody. Jedziemy tam. Hej, przepraszam. Okej, okay. A za co? Wyglądał tak słodko, siedział tam, taki biedny. To. Chwila. Ryder? Czekaj. Kupiłaś mu szczeniaka? Gorzej, założyłam mu konto na Reddicie. Co takiego? Moja reakcja na te informacje. Mam konto na Reddicie, Need for Speedowym, polecam, tam fajne informacje czasami są, a czasami nie. O, wasza reakcja na te informacje to była. Zaraz będę miał cały samochód zniszczony przed wyścigiem, to ja sobie go naprawię jeszcze tutaj, bo kurczę, to tak nie można, tu wejdziemy, on się sam nie naprawi chyba, nie? A może to sprawdzimy? Nie, bo będzie policja, potem się zniszczę. A mam do zdobycia Astonka, to chociaż Astonka sobie zdobędę, nie? Tylko, że nie wiem, do czego on się nam przyda tutaj, ale do czegoś może. Oha, no to teraz sobie fajnie narobiłem, nie? Zawody, no i fura do zdobycia. Astonek, wyzywamy Harlow, tutaj widzę, że te zakłady nie są najwyższe, no ale ogólnie, jeśli chodzi o poziom auta, no to tak czy siak tego byśmy jakoś strasznie nie zwiększyli, musielibyśmy mieć bardzo słaby samochód, a tutaj chcemy wygrywać, tak, także no to może być ze dwa koła więcej w sumie, to nie jest źle wcale, ale nie jest też jakoś super ekstra. No i oczywiście na samym początku wychodzimy na prowadzenie, nie będziemy ich tu draftować i to jest wyścig, w którym przechodziliśmy pierwsze kwalifikacje. Jak widzicie, o wiele lepiej trzyma się nasz lotusik niż Hondzia się trzymała. Policja nam tu strasznie nie przeszkodzi, no ale zobaczymy, jak ten samochód się w tym wyścigu będzie zachowywał. Niestety mamy lekko mokry asfalt, więc to nam może troszkę przeszkodzić. Ale ten wjazd był całkiem ciekawy w ten zakręt. Teraz nic nie działające nitro. Myślę, że w jednym z update'ów, który się pojawi, powinni naprawić to, że czasami to nitro nie działa, nie? Czasami to nitro jakby wręcz po prostu sobie tam jest i nic nie zmienia, nie? Co nie powinno mieć miejsca, moim zdaniem. To znaczy, ono powinno zawsze nas boostować, tylko że to jest jakiś, mi się wydaje, w silniku tutaj problem, nie? O, tutaj mamy tę stację cały czas nieodkrytą. No chyba, że one nie pokazują się podczas wyścigu, a ona jest odkryta i mi się po prostu to wydaje. I od początku jakby przechodzenia mam takie widzi mi się dziwne, a tu się okazuje, że to jest inaczej. Czy widzi mi się, to nie. Takie jakieś swoje pojęcie na ten temat. Jeśli to jest już cały wyścig, ale to będzie chyba dwa okrążenia będą, tak? No to ten wyścig jest strasznie krótki. Bez utraty przyczepności, no właśnie myślałem, że się nam nabije, ale to tak czasami się utrzymuje, czasami nie, to w zależności od tego, czy skręcamy, czy nie. Wyścig bardzo, bardzo dobry dla naszego auta. Przeciwnicy również niezbyt tutaj competitive w tym przypadku. Widzicie. Mędę. No w ogóle słowo mędę. Ciekawe, kto tak przetłumaczył. Ciekawe, jakie jest słowo w oryginale na mędę. O, dobra. Ja lubię sobie tak po ściankach czasami pojeździć. Tutaj oczywiście cyk, lecimy po niterko. No lubię, to akurat lubię, że mamy za ten draft nitro, bo wyjdziemy sobie teraz pewnie z fullem. Nie wyjdziemy sobie z fullem. No to cóż, no to widzicie, za krótko nam się przytrzymuje. Ciekawe, czy jest jakieś ulepszenie, żeby ten bonus poprawić. Tutaj sobie, sobie zajedziemy na tę stację, co mi tam. Tak sobie chciałem dupką nas zajechać na stację. Policja tu widzę całkiem ładnie napiera z tej strony. I ogólnie poziom pościgu zwiększa się chyba. Aha, teraz było bez utraty przyczepności, a pojawił się dymek od driftu, widzicie? Ciekawe. W każdym razie ciekawi mnie, jak to wygląda w przypadku, wiecie, jaka teraz będzie policja i czy jest sens robić ten kolejny wyścig za tamtą kasę, bo czy my ją bardzo potrzebujemy? No niekoniecznie, ale czy by się przydała? No pewnie, żeby się przydała. Także minus 14 koła, bo mamy nowy samochód. Idziemy dalej. Trzeci poziom, wymagający, no potem już będziemy uciekać z piątego. Także kasę na razie tylko straciliśmy, no i pościg się wznawia, ale my tu myślę całkiem szybko uciekniemy. I tu mamy od razu kryjówę, ale chyba do niej nie wchodzimy, co? Właśnie zniknął.
No i teraz się nabija szybciej, nie? Jak wyłączyliśmy autko. Policja w ogóle ucieka od nas, to też ciekawe. Dobra, mamy to. I mapa. No i w sumie nie wiem, czy jedziemy tu? Robimy te zawody? Zawsze 16 koła, no możemy stracić czwórkę tylko. A Aston już jest jakby, no mamy go już, więc w sumie... O, a tu 13,5, no tu zdobywamy 9, a tu zdobywamy 16. Tylko, że potem mamy... A dobra, co mi tam, spróbuję. O. Moja ulubiona menadżerka. Jedyna menadżerka. No jedno, wychodź. Mam dla ciebie wóz. Co tym razem? Jakieś dzieciaki wzięły auto taty na przejażdżkę. Problem w tym, że... Padł... Nic mu o tym nie powiedziałem. Więc teraz trzeba je przyprowadzić. Właśnie! Auto taty. Jak sądzicie, jakie będzie autko taty? Bo ja jeszcze go nie znam. No i... Aha, jedziemy nie tędy, co trzeba. Okej. Okay. Rekord życiowy. Lakeshore jest czymś więcej niż tylko miastem. Czy podmiejskim jeziorem. Lakeshore... Pobawi się siorem? O wiele większego. Zagłosujmy ponownie na burmistrz Morgan Stevenson i zróbmy więcej dla Lakeshore. Napisali ten spot kredkami? Tak. Dupami. To jest pierwszy poziom, ale chyba korwetka, nie? A nie. Dostaliśmy, powtarzam, dostaliśmy! Ta też chyba może zostać zniszczona. Cel chyba chce się nas pozbyć! Walną nas! Mamy tu ściganego kierowcę, gruntuj się! Centrala, tu AWD, dołączamy do pościgu. Dawaj, zwolnij, no! Cię muszę walnąć. Pyk. Dobra. No, uciekniemy zaraz. Spoko. Na szybciorze. Już im uciekliśmy? Easy, dobra. Fajnie. Czyli tu się gubi, aha. O, mieliśmy tutaj uciec bez naprawy. Na trzecim poziomie mieliśmy takie gdzieś tam zadanko, nie wiem czy to jest teraz to zadanie? No tak, jest, ale to po prostu ucieknij na trzecim poziomie. Zbierz Władcę Niedźwiedzi podczas wyścigu na trzecim poziomie obławy. To teraz by wypadało, ale to nie mamy wyścigu. Możemy, czyli można niedźwiadka sobie zdobyć podczas wyścigu, to ciekawe, w sensie, że go można... O, to jest Crown Victoria. Ciekawe. Ależ piękne zdjęcie, ależ piękna Crown Victoria. Zobaczcie sobie, to jest Crown Victoria policyjna. Nawet mamy 911 tutaj, która została jakby skradziona i przerobiona po tuningu. Także, no ciekawe. Policyjny interceptor, tylko że w wersji gruz, bo zobaczcie, że ma zmienione felgi i tak dalej. Może to jakaś driftowa. W sumie fajnie byłoby mieć taką do driftu w Unbound, ale no wiemy jak działa drift w Unbound, nie jest najprzyjemniejszy. Niestety, a przynajmniej dla mnie, także co? Wychodzimy, cyk i... zaczynamy. Halo. O. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ciekawe co w ogóle będzie napisane tutaj teraz. Aha, Ford Crown Victoria, jakby to jest... No fajnie. Inaczej to się... do 10 koła to będzie... O kurczę, czwarty poziom. Mam nadzieję, że ona ma jakieś dużo mocy. O, tu jest woda, można było to zepchnąć do wody i wtedy ten samochód by był dostarczony od razu, to ciekawe. I to możecie sobie zobaczyć na kanale Vrooma, który pokazał, że jak się samochód do wody wrzuci, to jest dostarczony, nie? Ale nie wiem, czy to każdy, czy to te dla, czy to te właśnie policyjne też, czy to samochody tylko te klasyczne, nie? Te, które się jakby dostarcza do Rydella. O, helikopter zgubiliśmy już? Serio? Tak szybko? Czwarty poziom? Tak szybko zgubić? Naprawdę? Ała! No będę musiał się naprawić to na pewno, ale... Tak, ani driftowa, ani nie driftowa... No i super, dobra. Była
tam jest kryjówa, no to co? Powoli tam się chyba będziemy udawać, ale mamy szybsze auto niż korwetka. A żadnych Camaro nie widziałem tam. Oj, sami się niszczymy tutaj. O, policja się zwiesiła. No to fajnie. To uciekamy, no i super. Bla, 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 kanalie, bla, 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 bla. Te kanalie, bla, 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 bla. Tylko żeby nam przed machą teraz policja nie wyskoczyła, nie? To by było super. Bo ta gra tak lubi. Dobra, dobra, musimy pomału, bo... Bo walniemy, no i właśnie... Mamy 100% wytrzymałości nadal? Chyba już nie mogę się naprawić teraz, nie? Walnąłem w auta na poboczu i mam 100% wytrzymałości? Sprawdźmy to. Zaryzykujemy najwyżej 2 koła, nie? Fura dostarczona i mamy fula. Okej, no... Bo to przejechanie przez stację się nie zaliczyło, ponieważ nie minęły 3 minuty. Fajnie. To te dzieciaki. Chciały podziękować za poratowanie i dostarczenie wozu w prawie idealnym stanie. Dobra robota. Prawie. Cóż, dzięki. Starałem się. Powiedz mi, o co tu chodziło? Pomyśleli, że fajnie będzie wybrać się na przejażdżkę po mieście nowym autem taty. Tata się dowiedział, zadzwonił na policję, a oni do mnie. A ty zadzwoniłaś do mnie. Widzisz? Zaczynasz łapać, jak to działa. Tworzymy dobrany zespół. Tworzymy zespół? Mam wrażenie, że tylko ja tu ryzykuję. Dlatego jesteś numerem 1. A traktujesz mnie jak numer 2. Dobra, ryzykujemy, nie? Ryzykujemy kasę, 5. poziom, będziemy uciekać, będziemy płakać i w ogóle. O, no nie, ja nie umiem jeździć, nauczcie mnie jeździć w tej grze. W ogóle mnie nauczcie jeździć, bo ja nie umiem nic, jestem... Oj. Oczywiście tam policja musi być, no bo gdzie będzie, nie? Jak nie przy zawodach. O, po angielsku mówią, kurde, no. Nie zdubbingowali przechodniów. A mogliby. Powinni wręcz. To jest minus, nie? Że przechodnie nie są zdubbingowani. Hops! Siemano! Wzrost poziomu obawy ponad maksimum. Maksimum znaczy się. Maksimum. Harlow. Rozpocznij. No, ryzykant, nie? Ja jestem ryzykantem. Haha. Się nikogo nie boję. Tylko jak mi policja zacznie gonić, to się zasikam ze... Ale właśnie, ja nie mogę takich rzeczy robić jak wcześniej. Bo jak teraz mnie te... AWD-ki, nie AWD-ki, tylko te SWAT-y, jak mnie złapią, to będzie tragedia. I ciekawe, czy w ogóle w tym wyścigu będzie policja. Bo jak nie będzie, no to fajnie, to sobie zaraz gdzieś podjedziemy do kryjówy jakoś tak w miarę szybko. No, mnie już myślałem, że nie będzie tego. No, no oczywiście, że będzie policja, bo już się tu czai, nie? Uuu, co ty tak... Nie rozumiem tego, że te auto sami zaczynają tak lecieć bokiem, tak z dupy, w ogóle bez większego powodu. Tak nagle, sobie polecę bokiem, nie? Rozumiem, że jest mokry asfalt, ale żeby aż tak? W sensie to naprawdę trzeba umieć tymi samochodami jeździć jednak, jeśli chce się dobrze. Jak się nie chce dobrze, to nie. A może ta policja no, nie wiedzie na naszą drogę? Nie no, pewnie wiedzie, no. Jednak to tak blisko wyścigu. Hops, dobra. I hops, no jeszcze z drugiej strony jedzie, także musi być pościg. Gdzie? Bez 6 okrążeń swoją drogą. Jeszcze chyba tyle nie było. No i się zaczyna pościg, oczywiście, że tak, ale na trzecim poziomie się zaczyna, także tu nam ta policja bardzo nie przeszkodzi. No i potem będziemy uciekać już na tym 5, no nie? A nawet byśmy uciekali na 6, jak w Most Wanted, gdyby oczywiście taki poziom tutaj był. Hops, lubię taki wyścig, bo jest dużo się dzieje, nie? Znaczy dużo się skacze i w ogóle. Oh yeah, dobra. W ogóle zdublujemy sobie chyba tych... naszych przeciwników, tak mi się... O, no, proszę bardzo, siema. O, i się w ogóle przeteleportował do przodu, tak swoją drogą. To taka ciekawa mechanika, której też nie widziałem. I tak musimy cię wyprzedzić, kolego. Aha, no to fajnie.
Okej, Tess, mam samochód. Świetnie! Patrzę w szklaną kulę i widzę ucieczkę przed klinami. Odezwij się, jak ich zgubisz! Tu patron, wkraczamy do akcji. Nie po nas, nie ciężko pojedziemy. Nie wiem, ile jeszcze damy radę ujechać. Już myślałem, że dopadniemy te kanalie. Właśnie zgubiliśmy cholerny cel w Underwood Garden. Chcę już znaleźć te kanalie. Ten ścigany bus? Chyba tak. Mam furę. Muszę zgubić pościg. Trzymajcie się! Będę do celu! A budę pierwszy na miejscu zdarzenia. No bez jaj! Centrala, cel uciekł! Uciekł nam gdzieś w okolicy Kennedy Test Track. Dorwijmy tę łajzę. Jednostka przechwytująca, pierwsza na miejscu zdarzenia. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymamy. Nawet nie znam tej łajzy, ale już jej nienawidzę. Ścigany wóz wymknął się nam gdzieś w Yams Park. Trząsnąć każdy skrawek tej dzielnicy, żeby znaleźć tę klikę.